Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Powoli dobiegają końca jesienne rozgrywki na boiskach grupy 3-5 Ligi Wielkopolskiej. Trenerze, pan w trudnym momencie objął ten zespół, ale coś drgnęło i to jest taki optymizm, a czy to będzie trampolina na lepszą wiosnę? Czy trampolina, to zobaczymy, natomiast ja powiem, że po tym miesiącu pracy ja jestem zadowolony z poziomu umiejętności tych chłopaków. To są młodzi chłopcy, mamy tylko dwóch starszych, doświadczonych zawodników. Reszta to młodzież, ale oni mają potencjał. Dla nas czas jakby jest istotny i dobrze, że już się kończy, bo mamy okres przygotowawczy. No i spróbujemy na wiosnę powalczyć. Nie zapominam o tym meczu jeszcze w Krobi, ale no tam będzie ciężki mecz, nie? Ale powalczymy. Wie pan, z młodzieżą to różnie bywa. Do przodu fajnie, coś tam zawsze ofensywnie młodzież lubi grać, ale też niestety i minus tego wieku to jest to, że traci się sporo bramek przeważnie. No i to jest bolączka. Pewnie nad tym trzeba będzie najbardziej popracować. No tak, ta defensywa, to w defensywie się liczy doświadczenie, ilość rozegranych meczów na poziomie danej ligi, ale myślę, że jeśli czas nam pozwoli, a jest trochę tego czasu w okresie przygotowawczym, no to będziemy starali się to wszystko zniwelować. Natomiast myślę, że to jest dobry potencjał. Nie? I tu jesteśmy w stanie, przynajmniej z tą drużynami, które są w zasięgu naszym, nie tracić bramek. A jesteście w stanie obronić piątą ligę tym młodym składem? Ja wierzę w to. Bo po to tu przyszedłem, natomiast w piłce no, jedni zdobywają mistrzostwa, drudzy spadają, później znowu się wchodzi. Ważne jest, żebyśmy mieli pewną taką myśl w prowadzeniu tej drużyny. Jeśli będziemy dalej konsekwentnie stawiali na tych chłopaków, to nie wiem, czy się obronimy, czy nie, ale będzie to już zespół, który w najbliższej, przyszłym roku, może za półtora roku, będzie moim zdaniem dyktował warunki w tej piątej lidze, nie? Jeśli się utrzymamy. Nie? A zimą z prezesem wybierzecie się na zakupy, żeby troszeczkę wzmocnić ten zespół? No ja wiem, a co z tymi wzmocnieniami, to jest różnie. Nie? Wiemy, że decydująca sprawa to są finanse. Czy my będziemy w stanie zaproponować, to sprawa zarządu. Czy się wybierzemy? No, na razie to czekamy, co się wydarzy. Nie? Ja mam grupę ludzi 20, z których jesteśmy w stanie razem popracować. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka.